Cześć, tu jest Kubowaty z Gała TV, ósmy odcinek już klubu w pigułce. Dzisiaj zajmiemy się drużyną, która co ciekawe ma trochę historii, która ma trochę sukcesów, wbrew pozorom. W czasach obecnych zupełnie nic nie znaczy. Nie jest to jakiś mega wyszukany klub, tylko po prostu Parma. A w zasadzie Parma Calcio, bo to się teraz tak nazywa. Włoski klub piłkarski, który obecnie gra w Serie D. To jest, wydawałoby się, to jest czwarty poziom rozgrywkowy we Włoszech, ale to jest piąty poziom rozgrywkowy ze względów takich, że tam jest Serie A, Serie B, Serie C1, Serie C2. No i Serie D to jest piąty poziom rozgrywkowy. Klub ma swoją siedzibę we włoskim mieście Parma. Jest to miasto położone w północnej części Włoch. Zamieszkuje je około 175-180 tysięcy osób. Co mogę o tym mieście więcej powiedzieć? No jest duże, tak? Trochę, znaczy nie, trochę małe, bo 175 tysięcy to takie średnie polskie miasto nawet. No, chociaż nie, są się mniejsza o to. Nie słyszeliście. Gadam głupoty ze względu na to, że jestem trochę po chorobie i może słyszycie, jak brzmię. Naprawdę nie jest ze mną najlepiej, ale wszystko wraca do normy, spokojnie. Działam i działać będę, dlatego też właśnie dzisiaj robię ten odcinek, a już niedługo na pewno pojawią się odcinki związane z El Clasico i być może zrobię coś o Cruyffie, ale to wróćmy do tematu. Klub powstał w 1913 jako AC Parma. Nie mylić sobie z AC Milan, to dwa inne kluby. No i co, ta Parma grała sobie długo, sobie grała, można powiedzieć, w tych niższych klasach rozgrywkowych, o czym świadczy data debiutu dopiero w Serie A, to jest 27 maja 1990, a więc 20 parę lat temu, w zasadzie 26, za niedługo będzie, ale od tamtego czasu Parma parę sukcesów miała, mianowicie trzy Puchary Włoch w roku 92, 98 i 99. Super Puchar Włoch w 99. No i teraz to, co najciekawsze, Puchary Europejskie. Puchar Zdobywców Pucharów, oczywiście tego turnieju już dawno nie ma. W 1993 roku Super Puchar Europy, również 93. No i Puchar UEFA. 95 i 99 rok, dwa razy Puchar UEFA. Aczkolwiek nie ma co się dziwić, bo biorąc pod uwagę, jacy zawodnicy tam grali w tamtych latach, no to naprawdę, naprawdę można dostać, za przeproszeniem, zawału. Szczerze mówiąc, też nie sądziłem, że tyle osób tam grało, takich naprawdę znanych, do legend, które oczywiście są legendami tego klubu, no ale do tego zaraz przejdziemy. Te lata wybitności Parmy to są właśnie lata 90., tak? Lata, w których walczyli w europejskich pucharach. Dla trochę starszych kibiców na pewno ci starsi kibice na pewno mogą pamiętać te słynne mecze z Wisłą Kraków. No i klasyk, nóż rzucony z trybun. No i kto dostał w głowę? Dino Baggio, jedna z legend klubu i jeden z lepszych włoskich piłkarzy, właśnie Dino Baggio. No ale co, wróćmy do tego. W latach 90. Parma naprawdę miała dobry skład. To wszystko trwało do mniej więcej do początku XXI wieku, kiedy przyszedł
taki trend, może nie taki trend, tylko brakuje mi słów. Przyszła taka myśl, żeby no posprzedawać tych najlepszych piłkarzy z różnymi gwiazdami na czele. A tutaj przede wszystkim w ten skład wchodziły takie nazwiska jak Buffon, tak, on grał w Parmie, Crespo, Cannavaro, Asprilla, właśnie Dino Baggio, Chiesa przecież, no i paru innych również, Luigi Apolloni, no i jeszcze tam paru piłkarzy było. Trenerem był w tamtych latach, no dzisiaj chyba, ja wiem, jeden z najlepszych trenerów w piłce, Carlo Ancelotti. Był on zarówno piłkarzem, jak i trenerem Parmy. I to i tu w jakiej funkcji nie był. Parma pamięta tego człowieka, jest to człowiek lubiany do tej pory w tym klubie. No i kto wie, może jeszcze kiedyś wróci do Parmy. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ponieważ ten klub, umówmy się, może do Serie C2, C1 awansują, ale potem to już jest dużo ciężej walczyć. Biorąc pod uwagę, że jednak w tym momencie, jak na Serie D, to mają koksiarski skład. Aczkolwiek o czym tu mówimy, no, Serie D to piąty poziom rozgrywkowy. Ale nieważne. Działają, grają dobrze, to najważniejsze. Przejdźmy może teraz do składu tejże drużyny. Skład jest naprawdę genialny. Trenerem jest pan Luigi Apolloni, trener Parmy. Zresztą też piłkarz, który w Parmie grał przez 12 lat. Od 1987 do 1999 roku, tak jak mówię, ten koniec lat 90., początek XXI wieku, to jest właśnie ten moment, kiedy pyk, 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 ci najlepsi odeszli z tej Parmy, no ale ze względów takich, że potrzebne były pieniążki, tak? A wiadomo było, że jeżeli mieli taki skład, gdzie naprawdę grała i piłkarze reprezentacyjni, piłkarze, którzy grali świetnie. No mówię przede wszystkim Buffon, Cannavaro, Crespo. To są nazwiska, które się do tej pory, z którymi można się do tej pory spotkać. Oczywiście Buffon, no to nie trzeba mówić. Bramkarz Juventusu obecny. Zresztą całkiem dobry bramkarz. Cannavaro przecież zdobywca do tej piłki. Hernán Crespo, jeden z lepszych napastników argentyńskich. Carlo Ancelotti. To chyba wszyscy wiedzą. Tak więc mówię, no trochę składu mieli. No i obecnym trenerem jest właśnie wspomniany Luigi Apolloni. 12 lat w Parmie grał sobie, 304 mecze, 8 goli. Był on oczywiście obrońcą. Co ciekawe, bardzo dobrym obrońcą. Również jakieś występy w reprezentacji Włoch też mu się zdarzały. W latach 94-96 15 razy reprezentował barwy włoskiej kadry. Tej włoskiej kadry, która przegrała Mundial 94 z Brazylią. Pamiętamy wtedy w rzutach karnych oczywiście, no ale mniejsza o to. Tak. Słuchajcie. Jeśli chodzi o skład drużyny, znaczy powiem tak, no ten skład nie jest jakiś wybitny, biorąc pod uwagę skład z poprzedniego sezonu, gdzie było paru fajnych piłkarzy, bo między innymi Antonio Mirante był, Biobiany był, Cristiano Rodriguez, Cassano, Paleta, no i paru jeszcze innych piłkarzy grało sobie w tej Parmie. Tak więc, no. Ale powiem szczerze, tak. Na ten moment to wiadomo, tego składu już nie ma, tak? Zostało dosłownie dwóch piłkarzy.
z tamtej właśnie drużyny. No i właśnie największa gwiazda drużyny to jest Alessandro Lucarelli. To jest kapitan Parmy. To jest piłkarz, który no w tym momencie oczywiście został w Parmie po tym dramatycznym Exodusie czy Armagedonie. Jak zwał, tak zwał. W poprzednim roku został w Parmie. No jest jej kapitanem, można powiedzieć, takim przywódcą zespołu. Szkoda, że Antonio Mirante odszedł z tego klubu, ponieważ jest to bramkarz, który nawet zahaczył swego czasu o reprezentację Włoch, i to jeszcze nie tak dawno, ponieważ na Mundial 2014 był on oczywiście trzecim bramkarzem Włochów, ale był i o to chodzi. Dobrze, może teraz powiedzmy, dlaczego z klubu, który walczył o europejskie puchary, stał się klub, który walczy teraz o awans do Serie C2. Zaraz wszystko opowiem, ponieważ było tak, że Parma po sezonie 14-15, tak? No. Nie, przepraszam, sezon wcześniej. Tak, sezon wcześniej, czyli sezon 13-14, Parma walczyła o awans do europejskich pucharów. Awans wywalczyła, no ale mniejsza o to, co się tam później stało. Właśnie przyszedł ten sezon 14-15, no i w pewnym momencie klub został sprzedany przez jakąś tam firmę, która była nie wiadomo jakiego pochodzenia, nie wiadomo co to w ogóle była za firma, która w ogóle zrujnowała klub. No i co? Po dosłownie paru miesiącach firma ta musiała sprzedać Parmę, ponieważ dług rósł, rósł i rósł. Nie, jest to dla mnie oczywiście niepojęte, jak jak można w tak krótkim czasie zrujnować tak dobry klub, jakim była Parma. No ale co się stało, to się nie odstanie. Potem klub znowu został sprzedany za przysłowiową złotówkę, czyli dla nich to by było 1 euro. W sumie, kurczę, jakby było teraz za 1 euro do sprzedania, to bym sobie może kupił, za 2 dni sprzedał. Ale pewnie byłbym już tak zadłużonym człowiekiem, że nigdy bym się z tych długów nie wyrobił. Oczywiście abstrahuję, ale takie coś można by było nawet zrobić. No ale to za przysłowiowe 1 euro została Parma, która była w ruinie, została wykupiona. No i w pewnym momencie, po przegranej bodajże z Cezeną, mecz na szczycie dolnej tabeli, ja to tak mówię, dwa ostatnie zespoły, Cezena wygrała. No i efekt był taki, że Antonio Cassano, który zyskał sobie tam rozgłos wśród kibiców po tym faku do trenera, czy coś, w ogóle wtedy trenerem był Roberto Donadoni, całkiem dobry trener. No ale w każdym razie mniejsza o to. No i co? Stało się to, co się stać musiało. Cassano oczywiście tam tego pierwszego dnia jest super, a w następnym dniu konferencja prasowa, pyk, Cassano rozwiązuje kontrakt z Parmą. Powód? Nie płacą mu od pół roku. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że czołowy klub Serie A nie płaci swoim piłkarzom przez pół roku? Dla mnie jest to niepojęte. W Polsce takie rzeczy już się zdarzały, ale w Serie A, i to jeszcze drużyna, która jest, no może nie na szczycie, nie jest jakimś topem, ale jest. Paranoja, paranoja, co się stało. Oczywiście ten sezon 14-15 cały czas byli na dole, ale mówię odnosząc się do 13-14. Mniejsza o to. No i co? Gdzieś tak w połowie marca 2015 roku Parma zbankrutowała, a efekt był taki, że klubu nie było nawet stać na opłacenie rachunków za prąd. Czyli rozumiecie, co się musiało stać. Czyli efekt był taki, że budżet klubu był na niezłym minusie.
I to podejrzewam, że w masakrycznym minusie. Podejrzewam, że ta kwota była taka, że spłacać ją to przeciętny szary człowiek by spłacał ho-ho ile lat, ale mniejsza o to. Chwila przerwy na picie. I wracamy do tematu. No i co, efekt jest taki, że od tego sezonu w Serie D nie mamy klubu Parma FC, bo w międzyczasie AC Parma została przekształcona w Parma FC, ale to jest mniejsza o to. No i co, i od tego sezonu w Serie D występuje sobie klub, który nazywa się Parma Calcio 1913 na pamiątkę założenia klubu. Bo właśnie w tamtym roku został założony klub Parma. Radzą sobie, z tego co wiem, całkiem nieźle, przyzwoicie. Ale, ja wiem, no, serie te tabeli są liderem, a więc dobrze jest z przewagą, ohoho, 9 punktów nad drugim zespołem. Tak więc nie jest źle. No, ale czy Parmę zobaczymy jeszcze kiedyś w Serie A? Ja w to wierzę, ale, no zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze do tego dojdzie. Zobaczymy. Oby, bo szczerze mówiąc, grając w FIFA włoską ligę Romą, przyznam się, gram Romą, ale mniejsza o to, nie grając z Parmą, to czasem tak smutno. No ale dobra. Czy wrócą do Serie A? Szansa jest, ale jedno jest pewne. Dużo, 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 dużo pracy. Bardzo dużo pracy. No i co? Tym oto akcentem kończymy 8. odcinek Klubu w Pigułce. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę koniecznie. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał Gała TV, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Zapraszam wszystkich na Facebooka Gała TV, oczywiście link w opisie, a także bardzo, bardzo gorąco, jeżeli kogoś zainteresował wątek klubu Parma, polecam polską stronę klubu fcparma.com.pl. Odcinek również w opisie, bo ta strona, powiem szczerze, zacna. Zacna bardzo, bardzo, bardzo fajna strona, którą no naprawdę jest się tam czego dowiedzieć. Tak więc zapraszam właśnie tam. Wszystkie linki są w opisie. No to co? Ja się z Wami żegnam. Dziękuję. Do zobaczenia na Gała TV. A już niedługo na pewno odcinek poświęcony klasykowi. No i może o śmierci Johana Cruyffa też coś będzie.